Czy będziemy płacić za energię więcej? No, to jest dobre pytanie, na które będzie odpowiadał nam Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Nowa polityka klimatyczna Unii Europejskiej to zdrowsze środowisko, ale nie możemy zapominać o kosztach społecznych. Część ludzi nie będzie stać na energię, która podrożeje. Nie może być też tak, że koszty transformacji będą większe dla biedniejszych krajów Unii Europejskiej niż bogatszych, mówi Polskiej Agencji Prasowej europoseł Bogdan Rzońca. No właśnie, co się wiąże, jakie opłaty wyższe? Chyba raczej tak w związku z tą nową polityką klimatyczną, która już budzi kontrowersje, oczywiście ze względu na te opłaty, które mogą być wyższe. Jak to jest? No właśnie, to przede wszystkim to pytanie, dlaczego część krajów miałoby płacić więcej niż inne kraje. No przede wszystkim chodzi o to, jeśli mówimy o dostarczaniu samego prądu, bo oczywiście ten cały program ograniczenia emisji CO2 to nie jest tylko kwestia produkcji prądu i korzystania z tego prądu, ale to jest rzeczywiście chyba jedno z większych wyzwań w Polsce na przykład. Oczywiście problemem jest to, w jaki sposób ten prąd dzisiaj jest produkowany i myśmy jako Polska wielokrotnie rzeczywiście podnosili ten problem. Jesteśmy tutaj opóźnieni w stosunku do tego, co jest w większości innych krajów tej bogatej części Europy, czyli Europy Zachodniej, no ale to nie tyle wynika z tych ostatnich 30 lat, tylko z tego, co działo się wcześniej w Polsce i no wiadomo, jakie to były czasy, decyzje podejmowane przez ówczesne rządy w kraju niedemokratycznym, no to jest zupełnie jednak inny wymiar niż to, co działo się wtedy na zachodzie Europy, więc to jest tak naprawdę nasz największy problem. W jaki sposób teraz nadrobić tamte lata i skąd wziąć na to pieniądze? Stąd cały czas takie postulaty ze strony, zresztą oczywiście nie tylko Polski, ale przede wszystkim Polski, dotyczące no, jakiejś partycypacji tych krajów bogatych w kosztach tego procesu. Ja na chwilę przerwę, dlatego że to myślę, że to jest dosyć istotne, żeby zobrazować też naszym widzom, jak mogą wyglądać te podwyżki. Rzeczpospolita tutaj wylicza, że benzyna po 8 zł, tona węgla droższa o 100 zł, że takie mogą być skutki. Ale to jest zupełnie inna kwestia, bo przed chwilą, znaczy nie tyle zupełnie inna, co szersza, bo przed chwilą mówiłem tylko i wyłącznie o prądzie. Natomiast rzeczywiście, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, ten cały program ograniczenia emisji do roku, czy w zasadzie neutralności, czyli braku emisji do roku 2050, dotyczy oczywiście nie tylko produkcji prądu. No i ostatnie dni to bardzo duża dyskusja na temat samochodów. Stąd przed chwilą powiedziała pani o cenie paliwa. 2035 rok ma nie być nowych samochodów spalinowych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej, czyli będziemy jeździć samochodami spalinowymi, ale tylko takimi, które wcześniej zostały kupione. No i wielki znak zapytania, ile to będzie nas kosztowało. Bardzo wielu decydentów, którzy dzisiaj tworzą te przepisy ograniczające emisje, wprowadzają jakieś pomysły, czy rzucają jakieś pomysły dotyczące nakładania nowych podatków w tych miejscach, gdzie rzeczywiście ta emisja jest relatywnie duża, czyli na przykład nowych podatków albo na same samochody, które emitują różnego rodzaju związki, czyli na samochody spalinowe, albo na paliwa, które te samochody napędzają. My nie mamy dzisiaj żadnych konkretów, znaczy konkrety są w tym sensie, że padają jakieś wielkości, ale nie mamy decyzji podjętych w tym zakresie, więc dzisiaj trudno jest powiedzieć o tym, ile może kosztować benzyna czy olej napędowy za 5 czy za 10 lat. To jest na razie jakiś rodzaj no, dyskusji, która się toczy, ale rzeczywiście to jest możliwe. I druga możliwość, czymś trzeba sfinansować na przykład te zmiany w energetyce, stąd może się na przykład pojawić pomysł, żeby podnieść ceny paliwa, czyli zwiększyć albo akcyzę, albo jakiś dodatkowy podatek wprowadzić. Zresztą warto o tym pamiętać, że my już mamy w cenie paliwa w Polsce opłatę ekologiczną. Ona jest relatywnie nieduża na razie, bo to jest kilka groszy na litrze, ale przecież nikt nie powiedział, że ona nie może wynosić 2-3 złote. No i stąd właśnie robią nam się potem takie ceny 8-9 złotych za litr paliwa. Z tym, że tego typu decyzje nie muszą być podejmowane tylko w Polsce, po to, żeby zniechęcić do korzystania z samochodów spalinowych,
potrafię sobie wyobrazić taki ogólnoeuropejski podatek zatwierdzony właśnie przez na przykład Parlament Europejski, który będzie obowiązywał wszystkie kraje Unii Europejskiej. Tylko w tym wszystkim jest jednak parę znaków zapytania i parę problemów. Jak wiemy, przede wszystkim Francja sprzeciwiała się temu 2035 roku, tej dacie 2035 rok, jeśli mówimy oczywiście o kwestii emisji przez samochody spalinowe, ze względu przede wszystkim na kwestie społeczne. Szacuje się dzisiaj, że całkowita likwidacja produkcji samochodów spalinowych to jest przynajmniej 100 tysięcy miejsc pracy, które zostaną zlikwidowane w przemyśle motoryzacyjnym, bo produkcja na przykład samochodów bateryjnych nie wymaga jednak takiej komplikacji, jeśli chodzi o napędy. Oczywiście możemy dyskutować, czy to jest istotny element, czy to nie jest istotny element wobec kwestii ekologicznych, ale z całą pewnością tego typu rzeczy, o tego typu rzeczach trzeba mówić. Kolejna rzecz, fantastyczny moim zdaniem wywiad sprzed prawie 2 tygodni z głównym inżynierem Toyoty, ale nie mówię tutaj o działalności Toyoty w Polsce, mówię o centrali, czyli Japonia, gdzie on twierdzi, że Toyota będzie produkowała wszystkie rodzaje samochodów, napędów i rozwijała wszystkie rodzaje napędów. Po pierwsze dlatego, że świat jednak nie jest taki sam, jeśli chodzi o potrzeby. No, pewnie w Europie będzie z tym większy problem, ale mamy przecież 5,5 miliarda ludzi mieszkających w Azji, mamy prawie miliard ludzi mieszkających w Afryce, którzy będą motoryzowani w najbliższych latach. A po drugie dlatego, i to jest dość ciekawe sformułowanie, że jeśli chodzi na przykład o samochody bateryjne, ale podobną sytuację mamy z samochodami na ogniwa paliwowe, czyli zasilanymi wodorem, to do dzisiaj nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić ich wpływu na środowisko, także w kontekście emisji CO2, bo my oczywiście stawiamy tezę, że samochód na baterię nie zużywa paliwa, w związku z tym nie emituje niczego z rury wydechowej, no ale trzeba ten samochód wyprodukować, trzeba wyprodukować te baterie, trzeba przede wszystkim wyprodukować prąd do zasilania tego samochodu, potem to wszystko zutylizować i tutaj sytuacja już wydaje się o wiele bardziej skomplikowana, więc też te dyskusje dotyczące właśnie tych ograniczeń toczą się na całym świecie, no akurat w Europie, jak widać. No właśnie, ale to ja muszę zapytać, bo ta polityka klimatyczna, dbanie o środowisko, to wszystko jest bardzo ważne. No, żyjemy na tej planecie, więc powinniśmy też o nią dbać. Tylko gdzie tu znaleźć złoty środek pomiędzy tymi korzyściami też dla nas, dla konsumentów, dla osób, które korzystają z tych, albo z tych też będą musiały skorzystać z tych nowych rozwiązań? Czy te nowe rozwiązania, takie jak z autami, czy one będą jakby po drodze, jeśli chodzi o wydatki konsumentów? Bo nie każdego może być stać na te rozwiązania unijne na przykład? No właśnie, czasem, nie wiem czy pani ma takie wrażenie, czasem w tej dyskusji, kiedy stawia się jakieś inne tezy albo przynajmniej wysuwa się jakieś argumenty, że nie wszystko jest takie proste, to można zostać ocenionym jako działacz antyekologiczny, jako ktoś, kto wspiera, nie wiem, trujący przemysł. Nieprawda, no oczywiście ja też bardzo bym chciał, żebyśmy żyli w świecie, gdzie rzeczywiście nie ma żadnej emisji, która w jakikolwiek sposób nas truje, przecież to wraca do nas. No ja akurat urodziłem się w Krakowie, w dużej części roku mieszkam w Krakowie. Trochę poradziliśmy sobie z tymi problemami, które były przez likwidację tych wszystkich kopciuchów w centrum miasta. No ale trudno uznać, żeby powietrze w Krakowie, szczególnie w zimie, było czyste. No, i oczywiście Kraków słynie niestety z tego czarnego PR-u, prawda? No tak, tak, z pewnością, ale tak czy inaczej, ja absolutnie też chcę żyć w czystym środowisku i tutaj jakby nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast to nie jest wszystko takie proste. Po pierwsze, to są te koszty, o których pani mówi. No i teraz absolutnie my musimy to bardzo mocno wyartykułować. Nie tylko my w Polsce, my w sposób szczególny, z uwagi na to, że w wielu procesach jesteśmy opóźnieni, ale cała Europa bardzo dużo pieniędzy rzeczywiście zapłaci za te zmiany. I to nie jest takie proste, jak benzyna będzie po 8 czy po 10 zł, to nie będziemy jeździć. Będziemy jeździć, dlatego że nie za bardzo mamy alternatywę. Zresztą, pani redaktor, to jest też bardzo ciekawa rzecz. Proszę zobaczyć, ile dzisiaj kosztuje prąd w tych ogólnodostępnych ładowarkach. Proszę przeliczyć teraz takie przeciętne zużycie prądu przez samochód elektryczny przy bardzo spokojnej jeździe,
I potem dla porównania, mając tę wartość na przejechanie, która potrzebna jest, którą trzeba wydać na przejechanie 100 kilometrów, porównać ze zużyciem samochodu spalinowego. Okazuje się, że jeżeli chcielibyśmy korzystać z tych ładowarek ogólnie dostępnych, to 100 kilometrów wychodzi wyraźnie więcej niż dzisiaj zakup benzyny czy oleju napędowego. I tu musimy niestety już postawić kropkę, bo czas nasz się skończył, ale pewnie będziemy wracać jeszcze przy każdych takich decyzjach i dyrektywach unijnych do tych tematów. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marek Zuber, ekonomista, był Państwa i moim gościem. A ja naszym widzom dziękuję za wspólny poranek. Dostałam taką informację, że za oknami pada i że burza. Więc uważajcie, szanowni Państwo, na te burze. Są to niebezpieczne sytuacje. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia.